Dzień dobry Państwu. Witam z pokładu Mercedesa W204 OM651-22 CDI 136 koni. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem zająć się tematem opon oraz zużycia paliwa. Zaczniemy może od zużycia paliwa, ponieważ jestem na włączonym silniku, żeby Państwu to zaprezentować. I zużycie paliwa tego silnika, jestem po trasie, przyjechałem do pracy 80 km, wyniosło mnie 5 litrów na 100 km w cyklu mieszanym. Z przewagą trasy oczywiście, średnia prędkość wskazuje na to, że raczej przepisy ruchu drogowego były przeze mnie honorowane, natomiast to macie Państwo od resetu wynik komputera. Dobrze, tylko minutę mogę mieć uruchomiony silnik, więc już wyłączamy. I tak, trochę wprowadziłem Państwa w błąd w zeszłym filmiku. Tak naprawdę przebieg samochodu przy zakupie to było 235 tysięcy km. W tej chwili samochód ma przejechane 241 605 km, czyli prosty rachunek, zrobiliśmy nim 6 tysięcy km. Silnik OM651 ma, tak jak wspominałem w poprzednim materiale, mieszaną opinię w internecie czy powiedzmy w środowisku automotive ze względu na początkowe problemy, które pojawiły się przy produkcji tego silnika, raczej w mocniejszych wersjach. Ponieważ polski internet niewiele mówi na temat tego silnika, nie są to popularne mimo wszystko samochody. Przypominam, że najpopularniejsze, jeśli chodzi o nowe samochody w Polsce, są auta japońskie, przede wszystkim Toyota. Prawdopodobnie ze względu na reklamowaną bezawaryjność. I czy rzeczywiście te samochody są takie dobre? No ja już kiedyś wspominałem, że jeśli chodzi o auta japońskie, mam raczej krytyczne zdanie. Dla mnie nie jest to po prostu moja estetyka. Samochód Mercedes sprawuje się bez zarzutu. Silnik również do tej pory nie odnotowałem żadnych problemów. I do tego tematu oczywiście wrócimy w kolejnych materiałach. Zrobimy obszerną prezentację na temat OM651 i podzielimy się oczywiście po przyjechaniu już jakiejś dłuższej trasy, dłuższych odcinków naszymi refleksjami na temat tego silnika. Kolejna kwestia to są opony. To również Państwu zacząłem temat w zeszłym odcinku. Teraz mamy warunki zimowe, 3 stopnie na trasie około zera i muszę przyznać, że zgłębiłem temat i te opony, które Państwo macie wskazane, jeśli chodzi o rozmiary, to są opony fabryczne, to znaczy rozmiary są fabryczne. Na takich felgach, w takich rozmiarach rzeczywiście przód jest węższy, tył jest szerszy. Pan w komentarzu jeden napisał mi, że to jest bodajże 7,5 i 8,5 cala, powiedzmy od 7 do 8,5 cala, takie są rozmiary tych felg. I na takim rozmiarze opon, jak macie Państwo zaprezentowane w poprzednim filmie, ten samochód wyjechał z fabryki. No i teraz mamy warunki zimowe. Dwie kwestie, które trzeba powiedzieć przy oponach, to jest taka, że przeliczanie wysokości opony nie jest 1 do 1 dla jej wysokości. O co mi chodzi? Te opony, które Państwo macie w tym samochodzie, są tej samej wysokości, tylko po prostu opona z tyłu jest szersza, z przodu jest węższa. I czy na oponach szerokich można, czy warto jeździć w zimie? No tu jest problem, bo na przykład BMW zakłada, że opony z tyłu, bo tam jest również tylny napęd, opony z tyłu na zimę powinny być tej samej szerokości co z przodu. Raczej powinny być to opony węższe, bo jest wtedy większa masa na powierzchnię. I takie opony rzeczywiście można by założyć w Mercedesie. Ja kierowałem się wytycznymi fabryki, właściwie oponami letnimi, które miałem przy zakładaniu opon zimowych i na razie to się sprawuje bez zarzutu. Czy te opony szerokie z tyłu na zimę to jest dobry pomysł? Powiemy Państwu po większych testach. Natomiast kolejna rzecz, którą również widziałem w Mercedesach, to jest kwestia, i to również mnie pytał wulkanizator, czy opony szersze z tyłu, czy z przodu. I tu Państwu powiem, że fabrycznie ten samochód miał opony szersze z tyłu, jak wyjechał z fabryki. Podejrzewam, że osoby, które przekładają te koła i zakładają zimówki, szerokie przód, wąskie tył, kierują się tymi względami, o których Państwu mówiłem, czyli jeżeli jest tylny napęd, opona jest węższa, jest większy po prostu docisk
masa na powierzchnię. Wiadomo, że mniejszy docisk będzie na oponach szerokich, ale też prawdopodobnie powinny mieć one większą przyczepność. I w jakich warunkach te opony powinny się sprawować? Otóż widziałem filmik jednego pana, który zajmuje się zawodowo rajdami samochodowymi. Ja nie jestem rajdowcem, po prostu zawodowo dojeżdżam sobie do pracy 150-200 km i ja też mam podróże służbowe. Także to jest po prostu element mojej pracy, to nie jest istota tej pracy. Natomiast pan rajdowiec mówił, że najlepsze w warunkach, powiedzmy do minus 5 stopni Celsjusza, zawsze będą opony letnie i wydaje mi się, że coś tu może być, te wszystkie jakieś opowieści, że opony zimowe są miękkie, że lepsza przyczepność, to tamto, wydaje mi się, że to jednak mogą być mity, to państwo musicie sobie zweryfikować, czy kiedy rzeczywiście te opony zimowe zmieniać. Wydaje się, że opona zimowa ma przewagę nad letnią tylko wtedy, kiedy spadnie śnieg i tylko ze względu właśnie na jej bieżnik. Także tak zamykam kwestię opon. I ostatni temat, który pojawił się w komentarzach. Dlaczego taka droga przez pewien czas, czy przez dłuższy czas? Otóż powiem państwu, że nad przejściem na samochody premium zastanawiam się od jakiegoś czasu. Dobrze wiecie, że w sumie Mercedes jako auto premium jest dużo tańsze z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, do porównywalnych modeli BMW. Teoretycznie powinien charakteryzować się większą bezawaryjnością, ale jeszcze jest taka kwestia, że Mercedes współpracuje z Renault, mają wspólny silnik 1.3 TC, nie tak jak na niektórych kanałach państwo mówią, że mają wspólne diesle czy coś, być może mają, ja o tym nie wiem, żeby Mercedes jakiegoś diesla wspólnie z Renault stworzył. Ja słyszałem o silniku 1.3 TC, gdzie różnią się po prostu to również pewnymi elementami osprzętu i też technologią wykonania, jeśli chodzi o gładzie cylindrów, ale to są już detale. I wydaje się, że te silniki są jednak nadal produkowane, bo koszt tego silnika to było kilka miliardów złotych w przeliczeniu na złotówki, więc nie wydaje mi się, żeby Mercedes doszedł do wniosku, że o nie, ten silnik jest awaryjny, bo komuś się wypalił zawór, więc wyrzucamy 4 miliardy złotych, miliard euro do śmietnika i budujemy od nowa konstrukcję. No jednak branża automotive chyba tak nie działa, ale możecie państwo zweryfikować, czy Mercedes dalej oferuje, to niedawno oferował silnik 1.3 TCE. Pojemność 1.3 oczywiście, to nie jest TCE przy Mercedesie. I pytanie, dlaczego przeszliśmy na samochody używane? Tak jak państwu wspominałem, myśleliśmy o tym premium, mamy połączenie, bo Mercedes współpracuje z Renault, więc tutaj mamy w jakimś sensie alians, może nie tak bliski jak z Mitsubishi, gdzie po prostu się wymienili Nissanem akcjami, ale jednak jakiś alians jest to, można powiedzieć, na swój sposób auto francuskie, również ma części francuskie, może nie to konkretnie, ale Mercedes jako taki. I pierwsza kwestia jest to, żeby zobaczyć, porównać te samochody do siebie, ale druga kwestia jest taka, że ja potrzebuję samochodu bezawaryjnego. I te samochody, które pojawiły się teraz na rynku w związku z wymogami ekologicznymi, to są dwie kwestie. Po pierwsze, ja mam bardzo duże wątpliwości, jeśli chodzi o silniki trzycylindrowe. Nie chcę powiedzieć, że się ich boję, tylko jak państwo zbadacie sobie temat budowy tych silników, to te silniki już na starcie wjeżdżają z wadą fabryczną, mianowicie asynchroniczna praca. Te silniki, powiedzmy, w pewnym skrócie, że nie są wyważone, bo silnik wyważany jest ilością cylindrów. I tak, powiedzmy, to jest takie proste myślenie, tutaj wgłębiać się w tej kwestii inżynierii. I ten silnik powoduje bardzo duże obciążenie, jeżeli chodzi o układ przeniesienia napędu. Koło dwumasowe, zawsze są problemy z rozrządem, o problemach z 1-2 piórtek, z rozrządem z powodu braków oleju. Państwo wiecie, ale nie wiecie państwo, bo jeszcze nie macie filmiku o EcoBoostie od Forda, który przez tę asynchroniczną pracę strzępił również pasek rozrządu. Także tutaj i tu był problem z paskiem rozrządu, tylko że z różnych powodów. I dlatego też no, problematyczne jest przejście na łańcuch rozrządu, ponieważ przy tej asynchronicznej pracy te elementy rozrządu, przede wszystkim napinacz, będą bardziej obciążone niż w konstrukcji czterocylindrowej. I to, czy rozwiązania przeniesione z 1.6 piórtek, które zostały zaadaptowane do 1.2 turbo, do niedawna piórtek, czy to będzie skuteczne, czy to będzie działało, to jest pytanie, które jest na razie bez odpowiedzi. Państwo będzie testować, a czy te silniki, które oferuje na przykład w tej chwili jako podstawowe w hybrydach Renault, też trzycylindrowe, zwane 1.2
1-2 TC, czy one się sprawdzą, też nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby ten silnik był bardzo trwały. Właśnie przez ten sposób budowy, sposób konstrukcji. I w mojej ocenie dużo lepszym rozwiązaniem, najbardziej ekologicznym, były silniki diesla. Może paradoksalnie to zabrzmi, ale biorąc pod uwagę ich żywotność, przeznaczenie, najbardziej ekologiczny jest po prostu remontowanie i używanie cały czas tego samego samochodu. Bo każde wytworzenie samochodu, baterii czy coś kosztuje. Także pierwszy powód to jest trwałość. Chcę przetestować tę starą motoryzację, zdać jej szansę, zobaczyć, być ekologicznym, tak to nazwijmy. A druga kwestia jest taka, że nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale w tej chwili sypie się cały system gospodarczy Unii Europejskiej i trzeba być niepoprawnym optymistą, żeby zakładać, że można w tej chwili wybrać kredyt na 200-250 tysięcy złotych, bo tylko kosztuje samochód, chyba że Państwo macie na koncie do dyspozycji tę kwotę, powiedzmy 250 tysięcy, pół miliona do swobodnego wydatku, żeby sobie samochód kupić. Nie sądzę, żeby tak dużo osób było. I jak podkupujecie nowy samochód, to podpiszecie pewnego rodzaju kontrakt długookresowy i w skrócie, dlaczego nie nowe samochody, bo na chwilę obecną ja w tę przyszłość pomyślną po prostu nie wierzę, zakładam po prostu, że będzie coraz gorzej i uważam, że na chwilę obecną, przynajmniej jeśli chodzi o takie codzienne życie, codzienne kwestie, samochody, ogrzewanie, codzienność, trzeba zrobić po prostu krok wstecz. A czy się polepszy? Zobaczymy. Na razie nic się nie zapowiada, także to wszystko na dziś. Pozdrawiam Państwa ciepło i życzę udanego dnia.